takiej daty bardzo umownej i jednocześnie chciałam przy tej okazji wyczulić bardzo Państwa na takie kategoryczne stwierdzenia, które możecie czasem Państwo znaleźć w starszych podręcznikach historii sztuki filmowej, w jakichś starszych artykułach itd. Otóż co Wam się tutaj do takiej daty umownej 14 listopada 1896 roku? Uznajemy, że od tego momentu rozpoczyna się właściwie historia kina w Polsce. To jest data, kiedy jeden z przedstawicieli braci Lumière przywiózł filmy lumierowskie do Krakowa i zaprezentował je w Teatrze Miejskim, w dzisiejszym Teatrze Juliusza Słowackiego w Krakowie. To były filmy braci Lumière, w wielu miejscach zgodne z tym pierwszym pokazem lumierowskim, pierwszym pokazem płatnym braci Lumière, który, przypominam, już na pewno wszyscy wiedzą, miał miejsce 28 grudnia 1895 roku. Musiał minąć prawie rok, 11 miesięcy, żeby te filmy lumierowskie trafiły do Krakowa. I teraz dlaczego ja mówię, żebyście Państwo zawsze byli ostrożni wobec takich kategorycznych sądów? Ja powiedziałam, że od tego momentu liczymy historię sztuki filmowej w Polsce. Rzeczywiście, to jest taka data umowna. Ale proszę pamiętać o umowności tej daty. Dlatego, że dużo wcześniej, przed tym 14 listopada 1896 roku w Krakowie, dużo wcześniej w Warszawie, w Łodzi, także we Lwowie, pokazywano również ożywione fotografie przy udziale innego typu aparatury. Lumierowie wcale nie byli pierwsi. Troszeczkę tę wizję pierwszeństwa Lumierów narzucili nam francuscy historycy filmu. Ale dużo wcześniej ożywione fotografie prezentował w Stanach Zjednoczonych Thomas Alva Edison i nie bałam się użyć tego słowa, dziesiątki innych rozmaitych odkrywców, fotografów, wynalazców, którzy konstruowali różne, niekiedy przedziwne, ale jednak machiny do pokazywania ożywionych fotografii. I w roku 1891, drugim, trzecim już pokazywano w różnych miejscach globu ziemskiego, także na ziemiach polskich pod trzema zaborami i także w miastach polskich, wymieniłam tutaj Lwów, Łódź i Warszawę, pokazywano ożywione fotografie przy użyciu innej aparatury. Także to nie jest tak, że pojawił się przedstawiciel braci Lumière w listopadzie 1896 roku, ciach i zaczyna się od tego historia sztuki filmowej. Nie, dużo wcześniej ludzie byli opatrzeni na oglądanie, byśmy potocznie powiedzieli, tych ruchomych obrazów, prawda? Dosłownie ożywionych fotografii, bo to wszystko były próby ożywienia fotografii. No ale teraz najważniejsze, nie wgłębiając się w te wszystkie wynalazki, bo one się trochę między sobą różniły, a ta aparatura lumierowska rzeczywiście była najlepsza w tym momencie. Nie wgłębiając się już w te subtelności wynalazków i nazwiska różnych wynalazców, bo ten temat ożywienia fotografii dosłownie wisiał w powietrzu u schyłku XIX wieku. Więc nie wgłębiając się już w te subtelności, chciałabym powiedzieć Państwu, jakiego rodzaju filmy ludzie wtedy oglądali, co chcieli oglądać, co ich najbardziej pasjonowało. Otóż obieg filmów u schyłku XIX wieku i na początku wieku XX, przyjmijmy sobie może, że ten początek wieku XX to będzie ten graniczny, też umowny, 1907 rok, prawda? Taka nasza umowa. Otóż pokazywano wtedy, obieg tych filmów był niezwykle szybki. Kamera lumierowska była tak doskonała, że przy jej pomocy można było robić filmy i jednocześnie wyświetlać filmy. Oczywiście przy odpowiednich jeszcze czynnościach, które dostosowywały kamerę do danej sytuacji. Produkowano na całym świecie przede wszystkim lumierowie. Wysłali kilkudziesięciu operatorów, których zaangażowano wtedy jako operatorów. Rozesłano ich po całym świecie. I oni, wiecie Państwo, filmowali wtedy dosłownie wszystko. Filmowali ulice Nowego Jorku, filmowali drapacze chmur w Nowym Jorku, ulice Moskwy, przejazd cara ulicami Moskwy, ulice Wenecji, Rzym, Madryt, wszystko co się dało. Nie tylko zresztą operatorzy Lumierów, także
inni operatorzy realizowali zdjęcia dosłownie na całym świecie, dosłownie, bo mamy zdjęcia przecież z XIX wieku z Pekinu, z Chin, z najbardziej odległych zakątków globu ziemskiego. I te zdjęcia kupowano wtedy, ówcześni dystrybutorzy kupowali te zdjęcia, te taśmy filmowe na wagę. Kupowali je na wagę i odsprzedawali je tak zwanym wędrownym kinematografistom. Myślę, że macie Państwo świadomość tego, że na przełomie XIX i XX wieku nie było stałych kin. Nie było tego, co my dzisiaj nazywamy kinem, prawda? Budynków jakichś gotowych. To się zaczyna 1907-1908 rok. Natomiast o tym obiegu filmów na początku wieku XX i jeszcze w XIX wieku decydowali tak zwani wędrowni kinematografiści, którzy kupowali właśnie te taśmy na wagę i następnie no, wyruszali w świat końmi, wozami, barką, no czym się tylko dało, koleją i zatrzymywali się w mniejszych, większych miejscowościach. Oczywiście najpierw starali się rozeznać teren, czy nie ma tu konkurencji i następnie pokazywali te zakupione na kilogramy filmy. No i niestety pokazywali je do końca, to znaczy pokazywali je do momentu, w którym one zostały, kiedy na taśmach już niczego można było odtworzyć. To wielka szkoda, mówię niestety, dlatego że w ten sposób nie szanowano tych filmów. Nikt nie myślał w kategoriach archiwalnych wtedy oczywiście, prawda, że jakieś obrazy, które przedstawiają widoki Moskwy, czy przedstawiają widoki na przykład Tarnowa, taki film też zrobiono, że to będzie miało dla nas wartość dokumentalną. Tego sobie nikt nie wyobraża, prawda? Pokazywano do końca i filmy do momentu, w którym coś było widać na taśmie, do tego momentu filmy pokazywano. Co było najwyżej notowane wśród widzów? Oczywiście te tytuły, które tutaj wymieniłam, mieściły się w takiej kategorii. To jest taka kategoria wymyślona przez prasę i wymyślona przez tych wędrownych kinematografistów. Obrazy z różnych stron świata. I o to właśnie chodziło, żeby pokazać obrazy, no właśnie, te drapacze chmur w Nowym Jorku, gondole w Wenecji, miasto zalane wodą, prawda? Żeby pokazać widoki na przykład karawany w Egipcie, słonie w Phnom Penh, ceremonie parzenia herbaty w Kyoto. To był cały świat na tych taśmach zarejestrowany, cały świat w pigułce. Życie obyczajowe, widoki, sceny uliczne. Najwyżej notowane były sceny egzotyczne, to znaczy właśnie te słonie albo taki film, który się cieszył ogromną popularnością na początku XX wieku, Dzicy przy budowie kolei. No, prawdopodobnie jakiś fragment właśnie, fragment w północnej Afryce budowanej linii kolejowej. Więc te filmy cieszyły się ogromną popularnością. Im bardziej były egzotyczne, tym bardziej się podobały. Kino zdobyło błyskawiczną popularność i w roku 1907-1908, może jeszcze o jednej rzeczy Państwu powiem, bo to jest myślę, dla nas ciekawe. Mówię o tych wędrownych kinematografistach. 90% z nich my po prostu nie znamy. Nie znamy ich z nazwiska. Natomiast w Polsce wiemy, że działali tacy wędrowni kinematografiści z Łodzi, którzy nazywali się bracia Krzemińscy. I przywołuję ich tutaj, oni nie mają związku z pruską kulturą, ale przywołałam ich nazwisko, żeby uświadomić Państwu, jak wtedy ci wędrowni kinematografiści byli mobilni. Oni, nie w jednym roku oczywiście, ale w czasie tych swoich podróży, dojechali do Astrachania, dojechali do Archangielska, dojechali do Taszkentu, zapuścili się prawie pod Władywostok. I to wszystko tym wszystkimi środkami lokomocji, jakie były w danym momencie dostępne. Więc mówię o tym dlatego, żeby uświadomić Państwu, że mobilność tych wędrownych kinematografistów była ogromna. To nie jest tak, że ktoś się poruszał, kupił filmy i poruszał się tylko po Wielkopolsce. Nie. To oczywiście trzeba było mieć szczególną naturę, być troszeczkę awanturnikiem, być człowiekiem, który lubi ryzykować. Wśród takich ludzi zresztą szukali swoich operatorów bracia Lumière. Oni wprost mówili, szukamy młodych ludzi, których szybko przeszkolimy i którzy będą mieli pewną żyłkę awanturniczą, a jednocześnie nie będą się niczego obawiali. Szybko nauczymy ich realizować filmy. To mają być ludzie,
którzy nie będą obciążeni żadną rodziną. I właśnie takich młodych ludzi, żądnych przygody i ciekawych świata, no, z nich zrobimy operatorów filmowych. No i teraz, ale wróćmy do tego 1907 roku. Kino zrobiło ogromną popularność. Rzeczywiście zaczynają się takie próby tworzenia stałych sal kinematograficznych. I one najczęściej, te pierwsze sale kinematograficzne, mieściły się w takich miejscach, w których był, mówiąc metaforycznie, największy przeciąg. To znaczy w kawiarniach, w restauracjach, na dworcach, w jakichś sklepach, nawet w domach towarowych, gdzie przychodziło bardzo wielu klientów. Tam organizowano pierwsze takie stałe pokazy kinematograficzne. Najpierw 3 razy w tygodniu, potem 4 razy w tygodniu, a potem już 7 dni w tygodniu, łącznie z niedzielą. No i oczywiście temat, sprawa wisiała w powietrzu, trzeba było zacząć budować albo organizować budynki kinematograficzne, które byłyby przeznaczone tylko i wyłącznie do wyświetlania obrazów filmowych. I tak zaczęły się pojawiać na ziemiach polskich w okolicach właśnie końcówka 1906, 1907, 1908 rok pierwsze stałe sale kinowe w dużych miastach. A potem to już poszło błyskawicznie. Nie było miasta średniej wielkości, czy nawet małego miasta, w którym nie byłoby kinematografu. Kinematografy były tak popularne, że bardzo często orientację w mieście określano, na przykład w ogłoszeniach, określano według kinematografu. Możemy znaleźć takie ogłoszenia, apteka, dwie ulice za kinematografem, prawda? Albo szkoła, 3 ulice dalej za kinematografem. Kinematograf był często takim punktem orientacyjnym w mieście. W tym samym 1907, 8, 9 roku pojawiają się już filmy trochę dłuższe. I to są filmy najczęściej, które są komediikami. Takie właśnie tytuły można wymienić jak Złodziej konfitur i kompotów, prawda? Ten Antoś pierwszy raz w Warszawie, ten film, który uważaliśmy za pierwszy film fabularny polski. To jest po prostu opowieść o tym, jak pewien prowincjusz przyjechał do Warszawy, dużego miasta, i tu został oskubany przez 2 miejscowe stołeczne kurtyzany. Więc te filmy, które były troszeczkę dłuższe, które miały jakąś fabułę, były przede wszystkim, choć nie tylko, przede wszystkim komediami. Troszeczkę realizowano też filmów kostiumowych. Filmy kostiumowe też w tej hierarchii filmów stały bardzo wysoko, ale wśród tych filmów, które cieszyły się dużą popularnością i były filmami takimi dłuższymi już, prawda, 8-9-minutowymi, to były przede wszystkim komedie. Przeważały komedie. Ludzie to chcieli obejrzeć, chcieli się po prostu zabawić.